Hail to the king, baby. Dzisiaj mamy PGA, jest niedziela, więc czas na opinię uczestników. Jako człowiek gołąb się ciebie zapytam, jak się tobie podobała tegoroczna edycja? Jestem po raz pierwszy, jakby nie było. I czuję się bardzo troszkę zażenowany postawą niektórych ludzi. Najbardziej graczy CS-a. Naprawdę, rzucają się na granie jak kurde wieprzy do miski z żarciem, co jest nie w porządku, ponieważ osoba stoi sobie ładnie, czeka w kolejce, a tu nagle wieprz w koszulce Virtus Pro ci leci i masuje po prostu masę, wiesz, i tak dalej. Jest to po prostu żenujące, ale podoba mi się to, że odbywa się to w czasie Worldsów i jest scena, gdzie można oglądać mecze na żywo i przeżywać to z gronem ludzi. Aha, czyli w sumie jednak mimo tej wady znalazłeś parę zalet. Jaka w sumie jest dla ciebie największa zaleta? Największą zaletą? To chyba jest grono, z którym przyjechałem. Moja dziewczyna, mój brat, jej siostra. Siostra mojej dziewczyny, nie mojego brata. No, jakby ktoś nie zrozumiał. No, to jest największa zaleta. I no i fajny sprzęt, tak? Można zobaczyć co nieco nowinki ze świata nauki, że jak powiem, komputerowego, blablabla. No. Przyjedziesz za rok? Nie wiem, zobaczymy fundusze, czas, ale sądzę, że to nie dla mnie. Wolę jednak coś, co odbywa się w tym miejscu o innej porze roku, jest to Pyrkon. Tak, jest to typowo dla mnie. To niestety miejsce nie jest dla mnie miłe. Dziękuję. No niestety mamy pierwszą, dość negatywną bardziej opinię niż pozytywną, ale nie poddajemy się, będziemy szukać dalej. Kolejny mini wywiad, kolejna opinia. Z kim mam przyjemność? Z Maćkiem. Maćku, powiedz, jak ci się podoba całe to wydarzenie? Bardzo. Może coś więcej, może jakiś konkretny punkt, który ci się tak szczególnie spodobał? Ciekawe jest to, że w końcu Asus przestał podkręcać procesory i nagle przeszedł na mrożone lody w Ciekłym Mazacie. No i ogólnie samochody, które są wystawione obok gier rajdowych, też są wielkim plusem. Prawdziwa fura do driftu. No i sporo konkursów, Acer naprawdę nakręca imprezę. Widzę, że chodzisz w stroju. Jak to tutaj ludzie na ciebie reagują, jeśli chodzi o strój? Pozytywnie, negatywnie podchodzą, zagadują czy raczej nie? Zagadują mnie albo po prostu łapią, czy mogę z panem zdjęcie. Dla mnie to normalka, bo cosplay to cosplay. Trzeba się z tym liczyć. Przyszedłem tutaj jako stalker, więc jestem jedynym chyba stalkerem. Zobaczyłem tylko innych strzelców wyborowych z armii albo asasynów, bądź postacie z LoL'a. Więc jestem jeden w swoim rodzaju, więc wszyscy chcą ze mną zdjęcie. No, to właśnie bardzo fajnie, bo sama wizja tych strojów, które są bardziej oryginalne, jest naprawdę w porządku. A mam jeszcze jedno pytanie. Będziesz w przyszłym roku? Masz zamiar przyjść? Jak co roku przyjadę na PGA, bo w końcu to targi komputerowe. A, rozumiem. Super, ta opinia już była trochę bardziej pozytywna, ale jeszcze zostało parę osób do opolowania, także do zobaczenia za chwilę. Halo, witam, po raz kolejny, trzecia opinia, trzecie zdanie na ten temat. Co sądzisz o PGA? No jest bardzo spoko. Ogólnie cieszę się, że jest trochę jakby więcej hal, także to jest spoko, że wszystkich youtuberów bywali w ogóle gdzie indziej. No i co, no dużo mniej ludzi przez to, że jednak jest tego miejsca więcej. Także można się przynajmniej swobodnie poruszać. Jaka jest ogólnie twoja ulubiona atrakcja, jeśli chodzi o tegoroczne PGA?
Szczerze, no przede wszystkim cosplaye, no wiadomo. Bardzo fajnie wypada stoisko Nintendo. I oczywiście indyki, bo tam wiadomo, można przynajmniej z twórcami pogadać i podpytać, jak tworzą gry, kiedy, jakie mają plany, coś im podpowiedzieć. Także to jest też moim zdaniem bardzo spoko. Masz jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o przyszły rok? Jakieś, nie wiem, zamiary? Znaczy, nie ukrywam, fajnie by było zobaczyć tym razem w końcu PlayStation tutaj na miejscu, ale wiadomo, no bez nich też nie jest źle. Może tak. Rozumiem, czyli w sumie będziesz za rok? No, tak, taki jest plan. Dobra, mamy już drugą pozytywną. Jest dobrze, jest fajnie i żegnam do kolejnej. Następnym naszym uczestnikiem jest Braum z League of Legends. Jak się tobie podoba ta tegoroczna impreza? Jest tu zjeść, dużo przyjaciół, czegoś jest więcej. Ale naprawdę myślę, że nie było do tej pory nie było takiego konwentu, który byłby zorganizowany na taką skalę. Byłoby tyle nagród, byłoby tylu cosplayerów, tylu streamerów, tylu youtuberów, tak jak właśnie w tym roku. Rozumiem, a w ogóle cały ten strój widzę, że masz naprawdę dokładnie zrobiony. Ile czasu ci zajęło tworzenie go? Stworzenie samej tarczy to jest 5 dni takiej solidnej pracy, co się rozłożyło do tygodnia, bo jeszcze chciałem ją trochę dokładniej zrobić. Natomiast strój to jest 2-3 dni jeszcze z takimi poprawkami, czyli tak w sumie licząc 10 dni z hakiem. No. A jak ci się podoba, jeśli chodzi o ludzi, no bo znając życie, często do ciebie podchodzą, robią zdjęcia i jak od nich reakcja wygląda? Pozytywnie, negatywnie? W ogromnej większości wszyscy zachowują się, wiadomo, bardzo kulturalnie. Na początku chcą się zapytać, niektórzy się pytają, co to za postać, czyli ci, którzy są nieobeznani z grą. No, do wyjątków należą osoby, które po prostu podchodzą bez pytania, robią sobie zdjęcie i odchodzą nawet nie powiedziawszy cześć albo dziękuję, albo coś w tym stylu. Czy ich starczowałeś? Nie, po prostu życzyłem miłego dnia i tyle. Kurczę, to taki miły i kulturalny ten Braum. Ja zawsze myślałem, że jest bardziej agresywny. Wow. Oni może też coś powiedzą. Jezu, więcej osób, jak się wam podoba? Bardzo fajnie. Bardzo. W ogóle, kim jesteście? Żołnierzami. Separatystą. A ja stalkerem dla odmiany. Ja jestem specjalistą z Gromu. Kibel Komando. Czy znacie takie pojęcie? Nie. Ja mogę być Shit Commando. Okej, czyli mamy uczestników do grona Shit Commando. I tak, przyjedziecie za rok? Macie plan, żeby przyjechać? Podoba się wam? Tak, no pewnie tak. Bardzo chętnie. A ty? No, oczywiście, ale w innym stroju. Właśnie, może będziesz robić nowy strój, czy wtedy już przyjedziesz jako cywil? Za rok myślę, że zamierzam skosplayować Azira. Również poza League of Legends. Po głowie mi chodzi na przykład, chodzą mi takie trochę off-streamowe postacie, jak na przykład Revolver Ocelot z Metal Gear Solid. No jest mnóstwo naprawdę pomysłów, bardzo mało czasu. No nie jest to łatwe pogodzić pracę nad cosplayami z życiem mi prywatnym i zawodowym. Czyli szykuje się dla ciebie mnóstwo roboty, także życzę ci powodzenia i dziękuję za udzielenie. Wywiadu, ale masz siłę w łapie ten tarczownik, nie? Mam nadzieję, że w razie co, jeżeli by coś się działo, mogę liczyć na twoją tarczę. Stawaj za mną! Ja i Gołąb jesteśmy usatysfakcjonowani tym wywiadem. Dziękuję bardzo! Dzięki. Wyczuwam ostatnie ofiary. Znajdują się w miejscu dość nietypowym i zdaje się, że szukają przyjaciół. Także możemy zostać ich przyjaciółmi. Ty szukasz tylko? A wy nie szukacie przyjaciół? O, to opowiedzcie mi, jak to jest szukać przyjaciół na PGA? Powiem ci, bardzo smutno niestety. Ludzie jakoś tak, niektórzy się uśmiechną, niektórzy zakpią ze mnie. Czasem ktoś podejdzie jak moi przyjaciele. No tak to nudno, siedzę tak już 2-3 godzinki tutaj. Może raptem 7-8 osób do mnie tylko przyszło. Na pewno nie było więcej. Czyli w sumie, jak się bawiliście na tej edycji? Dobrze. Poza nudnym siedzeniem, bo ludzie nie przychodzą, to dobrze. Nie no, dziewczyny, no nie bójcie się odezwać, ja nie zjem, Gołąb też nie zje. Gołąb jest bardzo, bardzo istotną, taką słodką. Zawsze chciałeś być gołem, tylko uważaj, bo wiesz co? Ciąży nad tym klątwa. Jeżeli nie jesteś godzien, no to uwierz mi, będziesz tyle srał, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. Także powiedzcie mi, wpadacie w przyszłym roku? Macie plan na to? Może jakiś strój albo coś? Koleżanka się chce przebrać. No, będę, kim ja chciałam być? Morganą. O, fajnie.
A jak to będzie u Ciebie wyglądać? Ja jeszcze nie wiem, na pewno przyjadę, ale czy się będę przebierać, to się jeszcze zastanowię. Człowieku, który zostałeś gołębiem na chwilę, obyś nie miał problemów taki był. Czy będziesz nadal szukać przyjaciół? Będę nadal szukać przyjaciół i postaram się albo w stroju Gnara z Age of Legend, albo Linka z The Legend of Zelda. Pamiętaj, gołąb zawsze będzie twoim przyjacielem, będzie zawsze czuwać nad waszymi duszkami, a ja kończę już moje opinie i tak dalej, ponieważ już zebrałem wystarczającą ilość, no i znalazłem przyjaciela. Czuję się usatysfakcjonowany. Trzymajcie się. O! Ludźmi z tabliczkami. Nie będziemy. Trzymajcie się. Hejo.